Prosto z skoczni Tizen-Neustadt. Chejo, Ohio i tak dalej. Z tej strony FGP Friends. I zapraszam na kolejny konkurs indywidualny FGP Cup w tym sezonie. Tu wyświetlam listę osób, które nie pojawiły się w Tizen-Neustadt. Jak widać na ekranie, nie pojawiło się tylko 9 osób na skoczni w Tizen. Są to oczywiście, tutaj widzimy Dawidox, Pan Wiesio, czyli dwóch Słoweńców, Karl Geiger, Hartin, Nika Magic, Zuzuka, Juch Dejmianek, Jacob Capera. Jak widzimy, żyje po tamtym lewie oczywiście. No i dalej, co dalej? Wiatr. Wiatr dzisiaj jest, albo i nie ma. Trzeba przelecieć bólę z bardzo słabym wiatrem w plecy, aby złapać lekkie podmuchy pod narty. Ale trzeba pamiętać, że wiatr dzisiaj sporo kręci. Pierwszą serię próbną zwyciężył Hans Zelaniszek, drugi był Kubacki, trzeci Stoch. Nad Aschenwaldem, Orzechem, Maćkiem od 3-8-9. Klausem, Eisenbichlerem, Żywą, Heibeckiem. A druga seria próbna wyglądała podobnie, chociaż zwyciężył Filip Aschenwald, ale drugie, trzecie miejsce znowu Kubacki, Stoch. Czwarty był Laniszek, czyli Aschenwald z Laniszkiem się wymienili. Piąty był Maciek, szósty Żyła, siódmy Eisenbichler, ósmy Orzech, dziewiąty Bickner, no i dziesiąty Arti Aigro. Także dziewiąte, dziesiąte miejsce drugiej serii próbnej było bardzo ciekawe. No i jak już mówiłem, wiatru praktycznie nie ma, także nie powinien przeszkadzać zawodnikom. Konkurs będzie się bez żadnych problemów. 71 zawodników na starcie, a więc dość spora frekwencja dzisiaj w Tizen-Neustadt. Jak po wczorajszym live jest fajnie. Kibiców oczywiście niestety nie ma, na razie tylko byli w Sapporo. No a więc rozpoczynamy zmagania w Tizen-Neustadt. Za chwilę pierwsza osoba zasiądzie na belce, a jest to ten. Jak widzimy, dzisiaj w Tizen-Neustadt pruszy śniegiem. Pruszy sobie śnieżek w Tizen-Neustadt. No i Temi. Rozpoczynamy zawody w Tizen-Neustadt. Śnieżnym Tizen-Neustadt. Mm. 120,5 metra. Nie była to jakaś najlepsza próba Temiego. Zobaczymy, czy to pozwoli mu na pierwszą serię. Możliwe, że pozwoli. Chociaż w serii próbnej, no ciężko to było. Ciężko powiedzieć. Chociaż teraz zacznę. Martina. Kolejny z zawodników, drugi na liście. No, cóż, tego się można było spodziewać po Martin Nommerze. Obejrzymy słabiutki skok. 114,5 metra i mamy drugie miejsce. Szyna, dziś reprezentacja Chin w komplecie się pojawiła w Tizen-Neustadt. A więc zobaczmy, jak powtórnie Szyna, drugi najlepszy z Chinów. Brawo! Leci dobrze Szyna. 123 metry. No i taki skok może pozwoli mu na awans do pierwszej serii. Z takiej 50 lokaty koło, ale pozwoli, myślę. Nie ma Kajucha.
Nie wybrał się do Tisy Neustadt. Trenuje w Japonii. Yang Guang, drugi z reprezentantów Chin. No, nieudane dla niego kwalifikacje jak zwykle. 116,5 jest dopiero trzeci. Kotełek w serii próbnej zaskoczył. Dwa razy 127 metrów. No i to nie był przypadek. Kotełek zaskakuje, proszę państwa. Najlepszy skok Kotełka w tym sezonie chyba. 129,5 metra Kotełka. Kotełek zaskakuje. Kotełek zaskakuje. No kto by się po nim spodziewał, że przekroczy tak znacząco punkt konstrukcyjny. No i Kotełek takim skokiem musi sobie zapewnić awans do pierwszej serii. Slavcio. Korea Północna jeszcze niestety bez punktów. Ale jeżeli tak skoczy w pierwszej serii, to te punkty zdobędzie. Jeżeli tak skoczy w pierwszej serii, to te punkty zdobędzie. 133 metry. 133 metry. A no ta, zapomniałem. No i to jest naprawdę piękna próba Slavcia i pozwoli mu to razem z Kotełkiem na awans do pierwszej serii. A teraz Xavi Ki, trzeci z reprezentantów Chin. I będzie lepszy od Yang Guanga. 117,5 jest piąty, czyli tak jest, jest wyżej od Yang Guanga. Joshua Maurer. Na razie oglądaliśmy dwa dobre skoki Slavcia i Kotełka, które dadzą im awans do pierwszej serii. No a Joshua Maurer również dobrze. Joshua Maurer również dobrze, ponieważ on przekracza punkt konstrukcyjny 127 metrów. I wygląda na to, że Joshua Maurer będzie w pierwszej serii. Wszystko wygląda na to, że Slavcio Kotełek oraz Joshua Maurer będzie w pierwszej serii. A teraz Sabir Zhanmuminov, Kazach. Ojej! A Muminowa co wzięło? A Sabirzana Muminowa co wzięło? Sabirzan Muminow 131 metrów. Dobrze. Dostał podmuch pod narty w dolnej części ze skoku, ale nawet mimo to te podmuchy mocne nie są. Podmuchy mocne nie są. A Sabirzan leci 131. No to była piękna próba Sabirzana Muminowa. I to również... również powinno dać mu awans. Nika Macik nie startuje w dzisiejszym konkursie oczywiście. Kolagę. Coś w ogóle mu wyjście z progu nie wyszło i za 99 metrów. TQFE! TQFE, pierwszy z Chińczyków kiedykolwiek, który zdobył punkty. Pierwszy z punktujących Chińczyków kiedykolwiek. No. Teraz leci 123,5. Jest piąty. Teoretycznie może to mu dać awans. Ale zobaczymy, jak będzie w praktyce. Alex Insam. Też już kilka punktów zdobytych w tym sezonie. I proszę. To jest piękna próba Alexa Insama. 130,5 metra.
daje mu to drugą pozycję, no i myślę, że Alex Insam również z realnymi szansami na awans. Volodymyr Verediuk. Coś nisko nad ze skokiem, no i to nie była udana próba. To nie była udana próba Volodymyra Verediuka. Dopiero dziewiąty reprezentant Ukrainy, 118 metrów i wydaje się, że nie będzie miał kolejnych punktów, przynajmniej Tizen. Seł Choi punktował ostatnio w Lahti. Ale w Titise już nie zapunktuje, ponieważ nie przejdzie przez kwalifikację. No ale ma 3 punkty, był 28 w Lahti, także gratulacje. Gratulacje dla niego. A z numerem 20 reprezentant Kazachstanu, czyli Piotru. Troszkę punkcików też już ma w tym sezonie połapanych, jak widzimy. Ale ładny to był skok. To był ładny skok Piotra. 133 metry. No i jest na prowadzeniu. I dzięki takiemu skokowi nie dość, że zapewni sobie pierwszą serię, to jeżeli tak huknie w pierwszej serii, to na pewno mógłby znowu zapunktować. Ale wszystko zależy od tego, jak się zaprezentuje w pierwszej serii, bo do niej na 100% awansuje. Daikito, który... No tak. Wszystko wyjaśnione. Daikito zaledwie 117,5, jest 11. Egzekwo z Xavim Ki. Noriaki Kasai. Dobre skoki na treningach, powyżej punktu konstrukcyjnego. Ale treningi, a kwalifikacje to co innego. Teraz nawet... A nie, dobra, doleciał do 120, ale noty są tak niskie, że jest 13. Emilio Hussein. No, w treningach nie najlepiej. Zwykle nie przekraczał punktu konstrukcyjnego. No niestety. Teraz dopiero 10, 118 metrów, no i awans do pierwszej serii stoi pod znakiem zapytania u Emilio. Szymek, reprezentant Ameryki. Szymek, który wydaje się ciut złapać lepszą formę bynajmniej. No i brawo! Koło 130 metrów. 129 jest szósty. A teraz William Rhodes. Kolejny z Ameryka. Ale on dostał podmuch pod narty. Było widać, jak na chwilę złapał noszenie. No i proszę. William Rhodes, 133 metry, jest na miejscu trzecim. Karel Nurmsa. On też ma mocniejszy podmuch pod narty. Widać, że złapał noszenie Nurmsalu. 135,5. Widać było, że Nurmsalu złapał mocny podmuch pod narty, bo złapał noszenie w drugiej części lotu Nurmsalu. No i proszę. Niesamowity skok. A przed nami Kevin Maltsev, reprezentant Estonii. I też znakomicie. 129,5 jest dziewiąty. Także również i Kevin Maltsev frunie daleko. No, na razie mamy wysoki poziom konkursu. FIA został zdyskwalifikowany. Niestety. A Jacoba Kapery nie ma. Ale mamy Władimira Zografskiego. Spójrzmy na reprezentanta Bułgarii. Ostatnio nawet wysoką pozycję zajął. Ale w Titize niestety... Nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć o tym skoku Władimira. 122 metry, jest dopiero 12. Rozdziela dwóch Chinów. Poczekamy. A teraz uwaga! Proszę Państwa, proszę się skupić. Niko Kytosaho.
12 w pierwszym treningu 137,5. 13 w drugim treningu 136. A teraz zaczyna wiać mocniej pod narty. Jeżeli Kyto Saho potwierdzi formę z treningów, przy takim wietrze pod narty możemy mieć pierwszą odległość 140-metrową, więc uważajmy. Niko Kyto Saho. Ależ on złapał noszenie! Niko Kyto Saho! Potwierdza formę. Potwierdza formę Niko Kyto Saho. Niko Kyto Saho potwierdza swoją formę z treningów. Teraz Kyto Saho huknął 141,5. Ależ Kyto Saho potwierdza swoją formę, ale widzieliście, jakie on złapał noszenie. Jaki on tam musiał mieć podmuch pod narty. On tak złapał noszenie, Kyto Saho. On naprawdę w Titize czuje się dobrze. Kyto Saho w Titize czuje się bardzo dobrze. Dobra. Teraz mamy Petera Frineta. On punktował chyba w Lahti nawet. Więc zobaczmy, jak teraz będzie. No, a w Titize chyba Frinet nawet do pierwszej serii nie wejdzie, bo jest dopiero 20. 121 metrów, no właśnie. Czyli Kyto Saho i Nurmsalu już z awansem. Andreas Schuler. Schuler, który punktował w Lahti. Oj, nie było upadku, powiedzmy, ale Schuler 112,5 metra. Zaledwie Schuler 112,5 metra, do tego bardzo słabo wylądował. No i Andreasa Schulera nie obejrzymy na 100%. Bardzo słaby skok Schulera. Awansował Piotr. A teraz Telba. Telba, który na chwilę wydawał się złapać lepszą formę, ale teraz znowu coś... Uch. Ale tak nisko wyjść z progu to naprawdę niedobrze. No to Slavčo z awansem, a przed nami Timon Pascal Kachowe. No i dobrze. Ależ dobry skok reprezentanta Austrii. Piąta pozycja 132,5 metra, no i Timon Pascal Kachofer zapewnia sobie awans do pierwszej serii. Simon Amann, który ostatnio się strasznie męczy. No i te męki dalej trwają. Męki Amana dalej trwają. 120 metrów jest dopiero 17 simi. Czyli z awansem William Rhodes. Giovanni Bressadola. Dziewiąty w Lahti. Giovanni był dziewiąty w Lahti. Tam zaskoczył wszystkich swoją postawą. No i teraz Giovanni dobrze. Giovanni dobrze. 132 jest czwarty Giovanni. No i on znowu będzie miał szansę bynajmniej na powtórkę na przykład dziewiątego miejsca z Lahti. Maciej Zweszczuk na moim live'ie. Po pierwsze witam. Po drugie, tylko takie Titize Neustadt miałem podczas pobierania, bo wiem, że wyszło nowe Titize Neustadt, ale zanim zacząłem puchar, to miałem tylko te jedno. Zuzu się nie pojawiła na starcie. A teraz Roman Kołdelka.
kołdelka nawet. Prawie 130-metrowa odległość. 129. Pozycja 12, czyli jeszcze nie dająca mu awansu. Do tej pierwszej serii awansował reprezentant Kazachstanu Sabirjan Muminov. A tymczasem reprezentant Japonii Junshiro Kobayashi, który zdaje się łapać lepszą formę. Bynajmniej tak się wydawało, ale teraz mu nie wyszło. Teraz musiał dostać jakiś podmuch w plecy. Ponieważ strasznie go przygniotło do deskoku. No i mamy zaledwie 115 metrów Junshiro. Co oznacza, że nie obejrzymy Japończyka w pierwszej serii. Obejrzymy kotełka. Obejrzymy kotełka. Co jest na pewno zaskoczeniem. Sam fakt, że kotełek ten skoczył 129,5 metra, to już zaskoczenie. A tutaj tymczasem kotełek ma pierwszą serię nawet, a wiemy, jak kotełek ostatnio nawet w kwalifikacjach nie potrafił do 50 przejść. A teraz Matthew Soukup. I to jest świetny skok. I to jest świetny skok Matthew Soukupa. Pozwala mu na pierwszą serię 132 metry. Jest 10, czyli tak, czyli ma awans. Oli Młotka, ostatnio Młotka wzwyżka formy, chociaż Tikize mu nie leży. Nawet w wywiadach przyznawał, że Tikize mu nie leży. No i mamy jeden gorszy konkurs Młotki. No ale sam, tak jak już mówiłem, przyznawał, że Tikize no i sztat mu nie leży. Teraz jest dopiero Młotka 19, 120 metrów, czyli awans wywalczył Szymek. Z awansem mamy Szymka. Wikciek też w Tikize nie potrafi się odnaleźć. No właśnie, o tym mówiłem. 121 metrów zaledwie Wikcieka. To nie jest tak, że Wikciek nie ma formy, no bo wiemy, jak dobrze Wikciek potrafi skakać. Już nieraz pokazał to w tym sezonie. Jednak Tikize Neustadt, tak samo jak Oli Młotce, który też przecież miał lepszą formę ostatnio, po prostu Tikize mu nie leży. Ale Stiernenowi Tikize leży. Stiernen dwa razy przekroczył 130 serii próbnej. No ba! Dobry skok Stiernena. Ale tym razem 129,5 metra. Pozwala mu to oczywiście na 13 pozycję, czyli na awans. Na razie ostatnim zalasem jest Roman Kołdelka. No i Domen Preutz. 45 numer. No, na granicy. Na granicy. 130 metrów. Jeszcze nie jest pewien awansu. Jeszcze nie jest pewien awansu. Musi czekać. Z awansem Kevin Malce. Kilian Peyer. Bardzo dobry występ w Lahti Kiliana Peyera. Jakby znowu coś tam Kilian Peyer zaczął lepiej skakać. No i proszę. To jest znowu dobry występ Kiliana Peyera. Niczym w Lahti. 133 błędra. Chyba Kilian Peyer naprawił swoje usterki. Kilian Peyer. Aczkolwiek Sander Vossan Eriksen formę stracił. Podzielił do Stelby. Chociaż nie, dobra, uratował się. Aż tak źle nie było, ale jest 36. Chyba Eriksen musi na chwilę odpuścić sobie. Maurer z awansem. Gregor Schlierenzauer.
Aj, błąd po wyjściu z progu Gregora! No i spadł Gregor. Teraz złapał się za głowę i się tylko uśmiecha. Złapał się za głowę i się Gregor śmieje, bo wie, że popełnił błąd po wyjściu z progu, który kosztuje go awansu. Gregor zaledwie 115,5 metra. No, sam Gregor pokazuje, że to jest jego błąd, jego próba. To był jego wina, że taki był skok. Domen z awansem, a teraz Gregor de Schwanden. Gregor de Schwanden, no, w Lahti mu nie wyszło. No, w Titize tak samo mu nie wyszło. 112 metrów Gregora de Schwandena. No cóż. Gorszy od Schroedera nawet. TQF z awansem. A teraz Ryoyu Kobayashi. Całkiem niezłe próby Ryoyu Kobayashiego w serii próbnej. Teraz też nieźle. Teraz też nieźle, 129 metrów, ale bardzo blisko upadku był. Był bardzo blisko upadku Ryoyu Kobayashi, no i przez to ma strasznie niskie noty. No i ledwo, ledwo ma ten awans. Jewgeni Klimow. Nisko nad ze skokiem i słabo Klimow. 117 metrów, jest 31 z awansem TQF. A teraz, proszę Państwa, piąty, szósty na treningach. Wiemy, jak huknął Kyto Saho, ale Maciek hukał tak samo na treningach. Więc zobaczmy. Maciek 3839. Ten powinien huknąć. No i tego się można było spodziewać. Już od treningów! Ale nie ustał. Mimo to oczywiście awans jest. Żiga Jelar. Jelar, który znowu złapał lepszą formę. No i to potwierdza. To jest dobry skok Żigi Jelara. 130,5 metra, jest 12. Żiga Jelar, także bardzo dobra próba Żigi Jelara. No i Martin Hamann, Niemiec. Wysoko. I to też jest świetna próba Hamana. Siódmy, 136 metrów. Stefan Laje, który ostatnio zaczął znowu punktować. Punktował w Sapporo, punktował w Lahti. No i jak tak dalej pójdzie, to zapunktuje w Titize, bo to jest piękna próba. To jest piękna próba. Stefan Laje, pierwszy 138 metrów, ale to był piękny skok Stefana Laje. Ładnie wylądowany. No gratulacje. A teraz uwaga. W drugim treningu Arti Aigro huknął 142 metry. Ten chłopak potrafi naprawdę zaskoczyć. Zobaczmy, jak zaskoczy tym razem. Arti Aigro. Niczym w treningu. Tyle samo i tak samo skoczył. 142 metry. Powtórzył skok z treningu, gdy to huknął 142. Co robi ten młody Estończyk? On naprawdę jest w gazie. Do skakania. A teraz Kacpernik. Strasznie nisko wyszedł z progu. Pech.
pech i jeszcze raz pech Kacpernika. Bardzo nisko wyszedł z progu, a tutaj wiemy, w Titise Neustadt nie można nisko lecieć. W Titise Neustadt nie można nisko lecieć. A tymczasem Peter Preutz. Świetnie. Brawo, Pero! Brawo, Pero! To jest piękna próba Petera Preutza. 137,5 metra Pero Preutza. To też był piękny skok. Gratulacje dla Petera za tą piękną próbę. A teraz Michel Heubeck. Heubeck, który był dziewiąty w pierwszym treningu. Dziesiąty w pierwszym treningu. Teraz już słabo. Teraz już słabo, ale awans oczywiście sobie wywalczył jak najbardziej. 120 metrów i uwaga. Andrzej Stękała, o dziwo, dość niskie skoki w serii próbnej. O dziwo, niskie skoki w serii próbnej. Ani razu nie przekroczył 130 metrów Andrzej. Może szykuje jakieś bomby na konkurs dopiero. No, teraz już Andrzej przekroczył 130, czyli widać, że jakieś tam, chyba jakieś małe błędy tylko były, ale już je wyeliminował, 133 metry. FGP, jutro wyciągam cię z domu. Wiesz co, jutro nie wiem, bo o 16 już zasuwam do church. Nie wiem, poniedziałek może. Jak można to poniedziałek, jutro to nie wiem jak to będzie. Bo chyba, że o 12. No też nie wiem, bo z bratem, kurde. Jutro jest taki trochę problem, bo mam jakby leciutko zaplanowany dzień. A teraz Kevin Bickner, reprezentant Ameryki. Ulala! Ulala! Jutro to poniedziałek. A no tak, sorry, jest północ, zapomniałem. W poniedziałek nie wyciągaj. Zgadzam się na to. A teraz ulala, proszę Państwa. Kevin Bickner rekordzistą skoczni 143,5 metra. Ulala, jak huknął Bickner. Ulala, jak huknął Bickner. Niesamowita próba Kevina Bicknera. 133,5 meters. Niesamowita próba Kevina Bicknera. Oczywiście prowadzi w kwalifikacjach o prawie 2 punkty nad Arti Maigro. A teraz Antialto. No, Antialto, który wygrał w Lahti. Gratulujemy Antiemu Alto zwycięstwo w Lahti. A w Titize? No, już nie tak dobrze, ale awans jest, 132,5 metra. Robert Johansson. To jest świetna próba Johanssona. Brawo. Ponad 130 metrów. 133,5 jest dziesiąty. Yukiya Sato. Yukiya Sato, który wydaje się wrócił do lepszej formy. Bynajmniej na punktowanie. No, zgadza się. To będzie dobry skok Yukiya Sato. Ponad 130 metrów. 132,5 metra jest 12. Nie ma pana Wiesia. Nie ma pana Wiesia. Czyli z awansem jest Oli Młotka. A teraz Klemens Murańka. No, Klemens, życzymy powodzenia, żeby to był jakiś dobry skok, Klemensie. Oj! To jest piękna próba Klemensa. Piąte miejsce, 137,5 metra. To jest świetny skok Klemensa Murańki. Gratulacje dla Klemensa za tą piękną próbę. Ex aequo piąty z Pereterem Preutzem. Nie ma Geigera z awansem do pierwszej serii Temi. A teraz Johan Andre Furfak. Uuuu.
Forfang huknął równo. Forfang huknął równo. Forfang znowu jakby w lepszej formie. Forfang równo huknął. 142,5 z telemarkiem. Pierwszy aż o 2,7 nad Bicknerem. A teraz Dominik Peter. Reprezentant Szwajcarii, który ma sezon życia. Ojej! Dominik Peter! 143 metry! Kolejny co huknął. Przed chwilą Forfang, a teraz Peter. Niesamowite niektóre mamy tutaj skoki. A teraz Bor Pawlowcic, który już troszkę osłabł niestety. Im dalej w sezon, tym Bor troszkę słabiej się prezentuje. No teraz 132 metry, więc i tak było nieźle, ale dopiero 13. Kamil Stoch. Oj. Kamil zgłasza gotowość do konkursu, ale niestety wiązanie mu się wypięło i upadł. A teraz Runewelta. Welta też zgłasza gotowość. Markus Eisenbichler. Spójrzmy na Markusa, jak poleci. Pięknie. Fenomenalnie Eisenbichler. Hill size. 140 metra, teraz uwaga. Zwycięzca i czwarte miejsce w serii próbnej. Leci to Anzela Niszek. Laniszek. Anzela Niszek, 147,5. Mamma mia. Co zrobił Anzela Niszek? W jakiej on jest formie? W jakiej formie może być Anzela Niszek? Ja się boję tego Słoweńca już w tym momencie. Aż orzech się wystraszył w powietrzu, gdy zobaczył Laniszka. Ale to jest dobry skok orzecha. 137 metrów oczywiście, to jest świetny skok. Piotr Żyła. Co zrobi Piotrek? Też ładnie. Też daleko Piotrek. 139,5 jest siódmy, a teraz Tadabanri. Jako jedynemu z czołowej dziesiątki, no nie wychodzą skoki w Titize. Wszystkim innym z czołowej dziesiątki skoki w Titize wychodzą, a Tada coś w Titize nie może się odnaleźć. Tadabanri w Titize Neustadt nie może się odnaleźć. Skok teraz zaledwie 131 metrów. No dobra, przepraszam, to jest dobry skok 131 metrów, ale po pozycji widać, że ciężko będzie tacie w Titize Neustadt. Mackenzie Boyd-Close jest w wybornej formie, Kanadyjczyk. Potwierdza to. Potwierdza to Kanadyjczyk, a teraz Filip Aschenwald. Aschenwald też świetnie sobie radzi w Titize Neustadt. I to jest piękny skok Filipa Aschenwalda. 143,5 z telemarkiem i Dawid Kubacki kończy kwalifikację. Spójrzmy na Dawida Kubackiego. Teraz położył się na narty. Pięknie Kubacki. Świetne skoki. Ale zwycięzcą kwalifikacji został Anzela Niszek. A więc rozpoczynamy konkurs, który rozpoczyna Temi. Przynajmniej na swojej skoczni w Niemczech udało się mu awansować do pierwszej serii. Ale w pierwszej serii już przepada.
119,5 metra. Szyna. Pierwszy z Chinów, który ma awans. Jeszcze będzie TQFE oczywiście. Ale mimo, że Szyna awansował, to teraz leci... No niestety, no nie wiem. Podobnie jak w kwalifikacjach w sumie 122,5. To nie było aż tak źle w takim razie. A teraz Kotełek, który zaskakuje tutaj w Dietze Neustadt. Dobre występy w treningach, dobry występ w kwalifikacjach. No i proszę. Kotełkowi naprawdę wychodzi konkurs w Dietze Neustadt. Teraz 125,5 Kotełka, no i nie ukrywamy, on ma szansę na awans. Tymczasem Tlawcio już nie tak daleko jak w kwalifikacjach. Na 124 metry jest drugi. Joshua Maurer, również gratulacje, przebrnął kwalifikacje. Także jest progres u Joshua Maurera jak zwykle. No, nie będzie ostatni. Nie będzie ostatni, bo jest czwarty, 121,5 metra. No a teraz uwaga. Zabirjan Muminov. Reprezentant Kazachstanu. Ależ to jest świetna próba Muminova. Brawo! Piękna próba Muminova. 129 metrów. Sabirjan Muminov też wysokie noty, 19 dostał. Ależ piękna próba Sabirjana Muminova. I to jest chyba skok, który da drugą serię Sabirjanowi Muminovowi. Obejrzymy sympatycznego Kazacha w drugiej serii, jestem przekonany. TQFE. Reprezentant Chin, który naprawdę ma dobrą formę. 124,5 jest trzeci, przegrał tylko z Kotełkiem i Muminovem. A teraz Alex Insam, reprezentant Włoch. Też dobra próba. Też dobra próba Alexa Insama. 130 metrów, jest pierwszy. Więc nie dość, że Muminov ładnie skoczył, teraz jeszcze Insam ładnie skoczył. Piotru tymczasem. Aj, błąd po wyjściu z progu Piotra. Jeszcze próbuję to ratować Piotru, ale mimo wszystko dobry skok. Może jest niestety ósmy, tylko 124 metry. Ale mimo wszystko popełnił błąd, a leci tak daleko. Mimo błędu po wyjściu z progu poleciał aż 124 metry. Także i tak czy siak gratulacje dla Piotra za walkę o odległość. A teraz Szymek. Strasznie nisko nad zeskokiem i trochę syndrom Kacpernika z kwalifikacji niestety. 121 metrów. Jest dziewiąty. William Rhodes. Popatrzmy. Oj. Ale że William Rhodes. 132 metry. No brawo dla Williama Rhodesa. Ten skok pozwoli Amerykanowi awansować do drugiej serii. Karel Nurmsam. Ładnie huknął w pierwszej... Ładnie huknął w kwalifikacjach. I teraz też ładnie huknął Nurmsalu. Nie tak tylko jak w kwalifikacjach, ale 132,5 metra daje mu pierwsze miejsce. Brawo. Tymczasem Kevin Maltsev awansował do pierwszej serii, także gratulacje dla Kevina Maltseva. Ale w drugiej go już nie obejrzymy. Zbyt słaby skok. 123,5 jest dopiero ósmy. Więc wątpię, żeby miał awansować. Władimir Zografski. Udało się przebrnąć kwalifikacje.
ale do drugiej serii nie da rady. Niestety Władimir Zografski podpisuje listę wyników w tym momencie. I uwaga! Przed nami może być pierwsze huknięcie. Przygotujmy się. Kyto Saho 137,5, 136,5, a w kwalifikacjach 100 walone 41,5. Kyto Saho czuje się w Titisse Neustadt nad życie. I Finn to potwierdza. Reprezentant Finlandii to potwierdza. 140,5 metra Niko Kyto Saho. Reprezentant Finlandii potwierdza, że Titisse Neustadt jest po prostu wyborne dla niego. Tymczasem Timon Pascal Kachofer. I to jest dobra próba Austriaka. Brawo, ponad 130. Albo równe 130 daje mu czwartą pozycję ex aequo z Alexem Insamem, a teraz Giovanni Bressadola. Świetny występ Lahti Giovanni Bressadoli. No i teraz też. Pięknie Bressadola. Znowu będzie wysoko, 134 metry. A teraz przed nami Roman Kołdelka. Niestety zbyt nisko leci. Będą niskie noty za styl, jest dopiero 12, 127 metrów Roman Kołdelka. No cóż. Matthew Soucoupe, który ma lepszą formę. Ale teraz trochę błąd po wyjściu z progu. Kosztuje go to metry i jeszcze nie ustał. Oli Młotka. No proszę Państwa, jesteśmy świadkami dwóch Finów na prowadzeniu. Jesteśmy świadkami niesamowitego zjawiska, gdy dwóch Finów prowadzi w tabeli. Niko Kyto Saho prowadzi nad drugim Finem Olim Młotką. Jesteśmy świadkami niesamowitej sytuacji, gdzie dwóch Finów prowadzi. Tymczasem Andreas Stirnen. Aj, słabo będzie. Zbyt nisko leciał Stirnen. Zaledwie 120 metrów jest 18. Kyto Saho z awansem. Tymczasem Domen Preutz. Domenowi też nie wyszło. Z awansem Oli Młotka. Tymczasem Kilian Peyer. Kilian ma formę. Bynajmniej od Lahti zaczął skakać znowu dobrze. Pięknie Kilian Peyer będzie trzeci. Albo piąty. Z awansem Giovanni Bressadola. Brawa dla Giovanniego. Ale Pajer też blisko awansu. Pajer blisko awansu. Tymczasem Ryoyu Kobayashi. No i Ryoyu będzie ładnie. Ryoyu się poprawia. I Ryoyu będzie oczywiście bliski awansu. Nurmsalu z awansem, a teraz Maciek. Maciek, który naprawdę dobrze skacze w Titisse Neustadt. Bardzo dobrze skacze w Titisse Neustadt. I to potwierdza. Potwierdza to Maciek piękną próbą. Rozdziela Finów. Jest w drugiej serii. Tymczasem Žiga Jelar. Žiga Jelar też tutaj bardzo dobrze się spisywał, bynajmniej w kwalifikacjach tej serii próbnej. No! 12, 129,5 metra, także no, troszkę na ten awans będzie musiał jednak poczekać, jeżeli będzie miał ten awans. Z awansem Kilian Peyer i Martin Hamann. Nie wyjdzie. Niestety to jest dosyć niska próba. Dopiero 18,126 metrów, czyli z awansem. Nie pamiętam już kto, a teraz Stefan Laje. On naprawdę ładnie huknął w kwalifikacjach. 138 chyba było. No a teraz już nie tak daleko Stefan Laje.
Dopiero 13,127 metrów. Wyprzedza kotełka. Z awansem Ryuji Kobayashi i William Ryuts. A teraz uwaga. RTI Gro. Aigro umie huknąć. No nie wierzę. Nie wierzę, co się tu. Aigro, naprawdę. Ale że nie ustać. No trudno. Pero Preutz. Pero Preutz. Spójrzmy na Petera Preutza. No i brawo, Peter. To jest skok po awans. To są punkty dla Petera Preutza. 8, 133 metry. Michel Hajbek. Dobry występ w kwalifikacjach Michela Hajbeka. Ale teraz. Hajbek totalnie się załamał. Nierówny w tym sezonie. Insam i Kachofer z awansy. Tymczasem Stękała. Stękała, który ma oczywiście dobrą formę. On trzymał poziom na konkurs. On to trzymał na konkurs. W kwalifikacjach specjalnie skakał gorzej i w seriach próbnych, żeby w konkursie miał tutaj odpalić 139 metrów. No i jest pierwszy Andrzej. Kevin Bigner. 143,5 w kwalifikacjach. On tutaj jeszcze nas zaskoczy. No i ja to kurde wiedziałem. Ja to kurde wiedziałem. 143 pokonał Stękałę. A teraz Antialto. Któremu skok nie najlepiej wychodzi. 124,5 jest 21. Ojej. Aigro z awansem. Aigro zatem z awansem, a tymczasem Robert Johansson. I Johansson skacze dobrze. Johansson skacze daleko. Johansson skacze bardzo dobrze. 136 metrów. No i oczywiście z awansem do drugiej serii. Yukiya Sato. I to też jest dobry skok Yukiya Sato. Ma awans. Ma awans. Jest 13, 133 metry. Clemens Muranika. Ale będzie ładnie. Ale huknął Clemens. Brawo. Szóste miejsce, 138 metrów. A teraz Johan André Forfang. Reprezentant Norwegii. Za chwilę czołowa dziesiątka. Będzie skakała najpierw jeszcze Forfang. 91 metrów i odpada. 38 dopiero i z awansem. Muminow. Czeka Jelar Laje. Tymczasem Dominik Peter. Oj. Oj. Czyli Żiga Jelar. A teraz Bor Paulowcić. Bor Paulowcić. Następny. Laje z awansem. A teraz Kamil Stoch. Została czołowa dziesiątka klasyfikacji generalnej. I Kamil huknie ładnie. Z telemarkiem do tego. Co za noty! Dwie dwudziestki Kamila. 141,5. Ten skok Kamilowi naprawdę pięknie wyszedł. Fenomenalna próba Kamila. A teraz Runevelta. Teraz Runevelta. No i Welta też pięknie. Runevelta też daleko. Też będzie dobry, dobry styl. Jest trzeci, 138,5 metra. Markus Eisenbichler. Jedyna nadzieja Niemiec na jakieś wyższe miejsce. I brawo Eisenbichler. To jest piękny skok.
Trzecie miejsce, 140 km, także Eisenbichler będzie w czołowej dziesiątce po pierwszej rundzie. No i Jan Zelaniszek. Jan Zelaniszek. No znowu. No znowu Laniszek. W kwalifikacjach 147,5, a teraz 146,5. Anzela Niszek, jakaś wydupcona forma. Anzela Niszek Pogu. Pozamiatał. Laniszek znowu zamiata. I to znowu przed skokiem Orzecha. Orzech już taki wkurzony na pewno. Chce też tak daleko polecieć, ale czy mu się uda? No właśnie. Może się nie uda, ale to też jest świetna próba Orzecha. Trzeci jest 141 metrów. To bardzo dobra próba była. Bardzo ładna próba Orzecha. Lepsza niż w kwalifikacjach oczywiście również. Teraz Piotr Żyła. Piotr też ładnie. Też daleko Piotrek. Trzeci 140 metry, czyli pokonał w sumie Orzecha. Tada Banri. Zobaczmy na Tadeusza Banriego. On nie zbyt dobrze czuje się w Titize Neustadt i... I co? I pstro! Tada Banri poza drugą serią. Fatalnie. No to nie ma mnie w drugiej serii. FGP Friends odpada z drugiej serii. No coś niebywałego. Aż tak bardzo niedobrze mi się skacze w Titize Neustadt, że nawet mnie w drugiej serii nie będzie. Titize Neustadt zupełnie nie w mojej krwi. Zupełnie nie moja krew, Titize Neustadt. Z awansem Kotełek! Kotełek, pierwsze punkty w tym sezonie. Kotełek w drugiej serii, to się dzieje. Kotełek z awansem. A teraz Mackenzie, Boyd Close. Oj, przy dupcy równo. Wyrównał rekord Laniszka, 147,5. Mackenzie Boyd Close jest szaleńcem. Szaleństwo. Close szaleniec. A teraz Filip Aschenwald. Też będzie pięknie. Aschenwald też daleko. Czwarty 144,5 i Dawid Kubacki. Na zakończenie Kubaś. No i Dawid też pięknie. Dawid też huknął. Trzeci 142,5 metra, 3,20 Dawida. Ale nam się zrobił piękny konkurs teraz, proszę Państwa. Mieliśmy 9, przepraszam, 10 odległości 140-metrowych, 9 ustanych. Oj, się dzieje, się dzieje. A nie, jeszcze Kyto Saho, zapomniałem. Ej, Kyto Saho jest 12 po pierwszej serii. On był przecież 12 też po pierwszej w Realu. On był przecież 12 w Realu po pierwszej serii. Co tu się dzieje? Kyto Saho trafił na tę samą pozycję jak w Realu. Kyto Saho powalony człowiek. A więc rozpoczynamy drugą serię. Drugą serię rozpocznie zaskakująco Kotełek. Kotełek pierwsze punkty w tym sezonie. Gratulacje dla niego. To jest na pewno sensacja. Ale... Wiemy jedno, będzie miał tylko jeden punkt. W drugiej serii Kotełek już przepada. Czyli dla Kotełka będzie tylko jeden punkt niestety. Strasznie przepada, bula. 84,5 Kotełka.
Że awansował do pierwszej serii. Do drugiej serii, przepraszam, do drugiej. A teraz Stefana je 29 pierwszej serii. Go stać tutaj na lepszą próbę niż 127 metrów. No i to udowadnia Stefana. To jest świetna próba Stefana Laje, 136. Jest pierwszy i myślę, że chwilkę może być ten na pierwszej pozycji. Tymczasem Žiga Jelar. O, podo. Ale on ma mocne nogi. Ale Žiga Jelar ma mocne nogi. Aż powtórkę nawet dostał tych jego mocnych nóg. Mocne nogi Žigi Jelara pozwoliły mu na ustanie tego skoku. Jelar ma mocne nogi. A teraz proszę państwa. Zabirżan Muminow. Zabirżan, który ma kolejne punkty w tym sezonie. Gratulacje dla Kazacha. Jak poleci w drugiej serii? Życzymy powodzenia, Zabirżanie. Aj! To już nie była taka dobra próba jak w kwalifikacjach czy pierwszej serii. To jest tylko 121 metrów. Pozwala mu to tylko na trzecie miejsce, niestety. No szkoda, szkoda, ale zawsze cieszy, że Muminow będzie miał dwa punkty. Bynajmniej. Tymczasem. Szalony młody zawodnik. Szkoda, że nie ustał, bo walczyłby o podium nawet. A tak jest dopiero 26 RTI Cro. Ale proszę. Odrobi. Odrobi bynajmniej. Odrobi bynajmniej do top 15 chyba. Z takim skokiem RTI Cro na pewno coś odrobi. 143,5 z telemarkiem, same 19. RTI Cro to szalony chłop. Alex Insam! Ja zapomniałem, że Insam jest w ogóle w drugiej serii. Trzech Włochów! Trzech Włochów w drugiej serii. W komplecie. W komplecie awansowali do drugiej serii Włosi. To się naprawdę nie zdarza często. To jest niesamowita rzadkość. W komplecie Włosi przebrnęli do drugiej serii. No i proszę! Insam będzie miał więcej niż dwa punkty. 3 punkty dla Insama. 125,5 metra. A teraz Timon Pascal Kachhofer. Przed nami. Austriak. Był ex aequo na 24 pozycji z Alexem Insamem. I to jest dobra próba. To jest ponownie dobra próba Kachhofera. Druga pozycja, 130 metry, także pokonał nawet Stefana Laje. Tymczasem Yukiya Sato. Yukiya, który był 23 po pierwszej rundzie, skoczył 133 metry. Poprawia się. Poprawia się Yukiya. O pół metra, ale się poprawia, 133,5. A teraz kolejna sensacja drugiej serii. William Rhodes na 22 pozycji. Życzymy powodzenia oczywiście Amerykanowi, który zdobywa kolejne punkty w tym sezonie. I jak poleci William? Dobrze! Nie ma tragedii! William nie ma tragedii, piąta pozycja 126 metrów, także mimo wszystko gratulacje dla Williama Reutza. No a teraz Pero. Pero Preutz, 21, 133 metry. Popatrzmy jak Pero poleci w drugiej serii. Lepiej. Lepiej Pero huknął ładnie. Drugie miejsce, 139,5 metra Petera Preutza. To był dobry skok. Ryoyu Kobayashi, 20, 133 metry. No i podobnie. Podobnie Ryoyu teraz. Trzecia pozycja, 134,5. Kilian Peyer. Kilian Peyer, który od Lahti zaczął znowu punktować. Lahti punktował, teraz w Tikize punktuje Kilian. No i to jest dobry skok Kiliana Peyera. Może nie tak daleki jak w pierwszej serii, ale znowu 130 przekroczył, to jest 131 na miejscu piątym Kilian Peyer. A tymczasem Karel Nurmsalu. Na miejscu 18 Karel. W pierwszej serii dobry skok, 132,5 metra. Karel Nurmsalu!
137,5 karela Nurmsalu. Dwóch Estończyków na prowadzeniu. Proszę Państwa, co my tutaj oglądamy? Żeby dwóch Estończyków prowadziło? Niesamowite. Arti Aigro I, Karel Nurmsalu II. Co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia? Nie no, Arti Aigro ładnie huknął, Nurmsalu też huknął, także zasłużenie wysoko są. A dzisiaj będą cały konkurs kłócili o jednego zawodnika zamiast oglądać skoki, także nie spamić już o tym, bo to nie ma sensu. A teraz zobaczmy, Giovanni Bressadola. 9 w Lahti, teraz 17 po pierwszej serii. Naprawdę niesamowicie. Giovanni Bressadola radzi sobie. Ojej! Mamma mia! Giovanni niesamowity Bressadola. On znowu może powtórzyć 9 miejsce. On może powtórzyć miejsce z Lahti. Bressadola 142,5. Odwalił niczym w Lahti. No i pokonuje obu Estończyków. Co robi Giovanni? Tymczasem Oli Młotka, ex aequo 15 po pierwszej serii z Clemensem Murańką. No i mimo, że Młotce nie szło najlepiej w Titize, to zdobył punkty. Teraz nawet 128 metrów Oli Młotka, brawo. Nie mówił, że nie jest zbytnio, nie lubi zbytnio tej skoczni, no zapunktował. Zapunktował Młotka, ma 6 punktów mimo wszystko, także i tak udany konkurs dla Oli Młotki, w ogóle dla Finów, oprócz Antialto, a teraz Clemens Murańka. Brawo! Piękny skok Clemensa. Dwa dzisiaj świetne skoki Clemensa Murańki. 138-138,5, jednak nie pokonał Giovanniego. 5 punktów przegrywa z Giovannim Bressadolą. Tymczasem Robert Johansson. 14 o pierwszej serii, sympatyczny wąsacz z Norwegii. No i utrzymam miejsce w 20. Aktualnie czwarty, rozdziela Estończyków, 135,5 metra. Maciek. Maćka też stać na dobry skok tutaj. Zobaczmy, jak huknie Maciek. Ładnie. Huknął daleko. Drugi jest, 140,5. Dwóch Włochów na prowadzeniu. Tymczasem Niko Kytosaho, który naprawdę niesamowicie sobie radzi. Choć teraz już tak daleko nie pofrunął. Teraz już tak daleko Kytosaho nie leci. Zaledwie 130 metrów, ale będzie w czołowej 20 Kytosaho. Kytosaho będzie w czołowej 20, także i tak czy siak dobry występ Kytosaho, udany. Ale za chwilę Giovanni Bressadola będzie w czołowej 10. Tymczasem uwaga. Andrzej Stękała. Do czego będzie zdolny Andrzej? Andrzej będzie zdolny do niesamowitej próby! Andrzej Stękała! 147! Andrzej niesamowity Stękała! A co za radość Andrzeja Stękała po tej próbie. Co za niesamowita radość Andrzeja Stękały po tej próbie. Skacze Andrzej jak szalony po tej próbie, ale nie ma co, nie ma co. Może Andrzej świętować, bo po tym skoku po prostu rozpierniczył system. Stękała po tym skoku rozpierniczył system w tym momencie.
Runewelta. Też daleko. Też daleko Runewelta. Jednakże przegrywa z Giovannim Bressadolą. Markus Eisenbichler. Dziewiąty po pierwszej serii Markus. I to jest świetna próba. To jest i piękna próba Eisenbichlera, ale nie ustał. Ale nie ustał i jest dopiero dziesiąty. A teraz Kevin Bickner. Wysokie ósme miejsce po pierwszej rundzie. A teraz Bickner też daleko. Ale jest drugi, przegrał ze Stękałą. Orzech. Popatrzmy na Orzecha. Też świetnie. Trzecie miejsce, 138. Piotr Żyła. Peter. Jak poleci Peter? Leci dobrze. Leci Piotrek wspaniale! 144,5 i to jest szansa na podium Żyły nawet. Aschenwald. Filip Aschenwald. Który rozwiewa marzenia Piotra Żyły. Aschenwald Telemarkiem 144,5. Co za walka tam się dzieje. Kamil Stoch. Błąd po wyjściu z progu Kamila. Troszkę spadnie. Spadł na piątą pozycję, 137 metrów. No i Dawid Kubacki. To już jest walka o podium. Kubacki. Przegra z Aschenwaldem, upada. Kubackiego nie będzie na podium. Filip Aschenwald na podium. Na pewno Aschenwald stanie na podium i trochę odrobi do Dawida Kubackiego. Giovanni Bressadola powtórzy. Proszę Państwa, pragnę w tym momencie oświadczyć, że Giovanni Bressadola będzie znowu dziewiąty. Minimum dziewiąty. Chyba, że Laniszek albo Klaus popsują. Także pragnę oświadczyć, że Bressadola jest powalony. W Lahti był dziewiąty, a teraz w Titise może być znowu dziewiąty. Giovanni Bressadola jest powalony, a teraz przed nami zwycięzca dzisiejszego konkursu. Jestem po prostu w 100% przekonany, że tym skokiem Laniszek zapewnił sobie zwycięstwo. Nie chcę. Szanuję Mackenzie'ego Boyd-Clausa. Uwielbiam Mackenzie'ego Boyd-Clausa. Ale na treningach nie skakał tak daleko. Myślę, że tamte huknięcie 147,5 to było tylko jednorazowe. Chciałbym wierzyć, że Mackenzie oczywiście poleci daleko i zwycięży, ale chyba jednak Laniszek. Coś mi się wydaje, że Laniszek. No niestety, prawda. Oczywiście, to jest świetny skok Mackenzie'ego Boyd-Clausa, ale szósty. Szósty Mackenzie. Żyła na podium. Żyła również na podium. A zwycięzcą dzisiejszego konkursu po kompletnej dominacji, znaczy nie, może nie dominacji, ale po rozwaleniu systemu jest Anze Laniszek. Na miejscu drugim Filip Aschenwald. Też piękny występ Filipa Aschenwalda. Trzeci jest Piotr Żyła. Dalej mamy Andrzeja Stękałę, piątego Kevina Bicknera, szóstego Mackenzie'ego Boyd-Clausa, siódmy jest Stoch, ósmy Orzech, dziewiąty Bressadola i czołową dziesiątkę zamyka Runewelta. Na 11 pozycji mamy Maćka, na 12 Murańka. Dalej mamy Kubacki, Aigro, Johansson, Nurmsalu, Preutz, Eisenbichler, Kytosacho, Kobayashi, Sato, Pajer, Kachofer, Laje, Młotka, Reutz, Jelar, Insam, Muminow i 30. Zaskakująco Kotełek.
Tak wygląda klasyfikacja generalna po dzisiejszym konkursie. A zatem przechodzimy do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Niezmiennie prowadzi Dawid Kubacki, mając 718 punktów. Na miejscu drugim Filip Aschenwald, mając punktów 669. Na miejscu trzecim Anzel Aniszek, punktów 575. Na czwarte miejsce spadł Mackenzie Boyd Close. Mackenzie ma punktów 576. Na miejscu piątym mamy Piotra Żyłę, który dzisiaj za trzecie miejsce miał. Stanął na podium, ma punktów 543. Na miejscu szóstym jest Orzech, mając punktów 515. Na miejscu siódmym jest Tada Banri, który spadł z czwartego na siódme. Bez punktów dzisiaj był Tada Banri. Na miejscu ósmym mamy nadal Markusa Eisenbichlera, mając punktów 487. Na miejsce dziewiąte wskoczył Kamil Stoch, 485 punktów. I na dziesiątym miejscu Runevelta, 482 punkty. Tak wygląda zatem klasyfikacja generalna aktualnie. Dalej mamy Manry Orzech dalej bez wygranej. Tak, ja do tego spadłem z czwartego na siódme. Pawlowski 11, Peter 12, Forfang 13, Geiger 14, 15, Murańka. Dalej Wiesio, Bickner, Sato, Stękała, Johansson, Alto, Preutz, Heibeck, Aigro, Kacpernik, Laje, Haman, Jelar, Maciek, Klimow, Ryoyu, Gregor, De Schwanden z Schlierenzauerem, Payer z Eriksenem, Domen, Preutz, Młotka, Bressadola, Stiernen, Wikciek, Soukup, Kobayashi z Kołdelką, Junshiro, Timon Pascal Kachofer, Zuzu, Kyto Saho, Amman, Telba, Schuler z Nurmsalu, Freenet, Zografski, Kapera, Rutz, Fia z Malcewem, Szymek, Usain z Kasai, Ito z Piotru, Insam z Hartinem, Muminow, Davidox z Kolagenem, Sełczojem, TQF, Włodymirem Werediukiem, Maurer z Magic, no i Kotełek ma jeden punkt. Oczywiście muszę zapisać grę. Zapomniałem włączyć autosave'a, ale na całe szczęście dzisiaj jestem trzeźwy i pamiętałem o tym, więc zapisałem grę i kontynuujemy. Następny konkurs będzie w Kuopio, w którym ma być nawet mniej niż 60 osób. Ma być tam nawet mniej niż 60 osób, panowie. Także będzie naprawdę śmieszny konkurs w Kuopio Hillside 100. No dobra, to teraz odznaczamy sobie w terminarzu Pucharu Świata ten konkurs za odbyty. Tak, TQF będzie miał na pewno punkty, jak reprezentacja Chin nie przyjeżdża do Kuopio. Tak samo reprezentacja Chin nie przyjeżdża do Kuopio, reprezentacja Ameryki, Kanady, Dominikany nie przyjeżdża do Kuopio. To już jest 15 osób. Jeszcze kilka osób, jak Geiger, Davidox, Wiesio i tak dalej, nie będzie. W Kuopio naprawdę będzie mało osób. Dlaczego?
Bo to jest Kuopio Hillside 100. A przygotowania są pod Mistrzostwa Świata w lotach. Tak sobie postanowiono wcisnąć małą skocznię przed Mistrzostwami Świata w lotach. A po Kuopio jest tylko Zakopane, dwa konkursy w Willingen. No i mamy loty w Żywcu i Mistrzostwa Świata w lotach. Więc zamiast Kuopio kilka nacji jedzie trenować na skocznie w Vikersund. Tymczasem jeszcze wyniki. Powtarzamy. Zwyciężył konkurs Anze Laniszek. To jest jego drugie zwycięstwo w tym sezonie. Na miejscu drugim stanął Filip Aschenwald, wracając na podium po pewnym okresie przerwy od podium. No i na trzecim miejscu Piotr Żyła. Gratulujemy Piotrkowi Żyle. W ogóle paradoksalnie Piotr Żyła jest lepszy od Kamila Stocha w tym sezonie. Bo Piotr Żyła ma piąte miejsce, Stoch ma dziewiąte, więc taki paradoks, że Piotr Żyła jest wyżej od Kamila Stocha w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. No ale Kamil ma jeszcze niestabilną formę w tym sezonie. Kamil się naprawdę gotuje na następny sezon i na Mistrzostwa Świata w lotach w tym sezonie. 34 są konkursy, Morto. Coś ci wiesio nie styka z terminarzem? A nie, czekaj, 45, 35, no 35, dobra. Bo przywróciłem drużynówkę w Planicy. Przywróciłem drużynówkę w Planicy. Teraz już będzie mi stykało w wynikach Pucharu Świata. No i dalej mamy rekordy skoczni. A rekordzistami skoczni jest dwóch rekordzistów. Anze Laniszek i Mackenzie Boyd-Clause, którzy pohuknęli sobie 147,5 metra na tej skoczni. Pokazując, że mają formę. No i informacja o tym, że dwie osoby zakończyły swoje kariery. Po tym sezonie zakończy karierę jeden mniej znany, drugi bardziej znany. Jakiś tam Karlo Wodusek ze Słowenii. Ale druga to jest już bardzo znana osoba i możemy napisać F na czacie po usłyszeniu jej nazwy. Ponieważ swoją karierę zakończył, również po tym sezonie zakończy, szukam tej osoby. Były talent rosyjski Władysław Bojarincew. Był to rosyjski talent, który niestety nie wypalił.
Rosjanin ma. Rosjanin miał na przykład 16, 14 miejsce w niżnych tagiłach. Na przykład był 16 w Lillehammer w sezonie 14-15. 23 na przykład był jeszcze w Zakopane. 22 jeszcze w drugim konkursie Lillehammer. Miał talent, chłopak. Ale potem jego kariera poszła zdecydowanie w dół i postanowił zakończyć swoją karierę w pierwszym sezonie FGP Cup. A za dzisiaj już dziękuję. Do zobaczenia w Kuopio Hillside 100, które będzie szybkim konkursem, bo tam nawet 60 osób nie będzie. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.